Cześć, mam z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 19, za nim Boluś. Witam I witam serdecznie, was na dzień dobry wszystkim. serii Chłopaki do cięcia. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie oczywiście cień, bo jak sama nazwa wskazuje. Dobra, ja siadam sobie do zatorka. To Tu na mam razie coś trzymaj odczepiony. się. Ja pójdę Podpinam się się. podpiąć dwukłowicę. Tak jest, podpinam się Dzisiaj pod taka nietypowa dwukłowicę. akcja będzie. Dosyć fajna. O, żeś mordowałem ci. Już szykowałem kurwa drzewo na schody, nie? Pokazuję wam nowe słuchawki, które właśnie posiadam, testuję i bardzo serdecznie polecam. Słyszycie mnie właśnie z tego mikrofonu, właśnie z tych słuchawek. Możecie sami ocenić, jak mnie słychać. Zobaczymy, sam jeszcze tego nie sprawdzam, jak mnie słychać. Nagrywam to na czysto, bez żadnych obróbek i tak dalej, i tak dalej. To wam wszystko pokazuję, co jest w zestawie słuchawek. To słuchawki są oczywiście na USB. Można sobie też je podpiąć pod jack, mam taką fajną przejściówkę. Mamy w słuchawkach wiczanie mikrofonu, mamy chowany mikrofon. To jest bardzo fajna zaleta tych słuchawek. Mamy regulowane tutaj tą siateczkę na górze, którą możemy sobie dostosować do głowy. Słuchawki nie uciskają, nauszniki są bardzo, bardzo, ale to bardzo wygodne. No i co? Można sobie podgłaszać, przyciszać na słuchawkę. Mam też taki ala sterownik do słuchawek, na którym też możemy sobie przyciszać. Podgłaśnia przycisk do wyciszania mikrofonu. Jak sobie go klikniemy, mikrofon świeci nam się na czerwono. To sygnalizuje o tym, że mikrofon jest wyłączony i nikt nas nie będzie słyszał to, co na przykład ktoś do nas mówi, jak ktoś nam wbije do pokoju na przykład. Co? Ja was zapraszam do dalszego oglądania tego odcinka. Jak się spodobało, spodobała się taka forma unboxingu, to zostawcie łapęcy w górę i zapraszam was do oglądania tego odcinka. Ktoś widział, żeby to było. Jakaś kokoszka tu dziobie. O! Dobra. Daj jeszcze Ty wiesz, trochę. co musimy wgrać? Jeszcze. O, no, dobra. Powiem ci, musimy tu manualne zaczepianie wgrać, bo powiem ci, z Bronkiem zaczęliśmy grać właśnie na manualnym i naprawdę spoko to wygląda. Szkoda, że mod pasażera jeszcze nie działa, no ale. Ty! Wiesz co? No. Czekaj, to byśmy mogli od razu uciąć. Jo. Jak ty mamy? Mówiłeś, co my będziemy ten robić? No, ogólnie mamy takie. Zadzwonili do nas tam z urzędu i tak dalej, tam z ciepłowni od bloków. I chcieli, żebyśmy im trochę drzewa przywieźli do bloków, tak więc tak by mówili, że nie za grube, nie za cienkie, tak więc takie akurat będą w sam raz, żeby tam chłopaki mogły się napalić, bo patrzcie, śnieg już zawitał do nas tutaj. Jezus. Tak więc zimno. Ja zapominam ciągle stary o tym, bo to jest masakra. Zimno się robi, późna wiosna, jeszcze jakoś zimno się robi.
Mordo, w czym będziemy strać? A nie, oni chcieli cienkie drzewo, to mówię akurat, że na spółkę tam dało, dobra. Bo Jezu, bym pod koła wpadł, mój Jezu. Dobra, ja idę lasem, a ty jedź do koła. Ja jadę drogą. Idziemy sobie, po prostu sobie natniemy drzewa i im zawiedziemy. Leśniczy nas prosił, żebyśmy tu troszkę wykarcowali, bo ma chęć tu coś pobudować w lesie. Jeszcze wam nie będziemy zdradzać, co nam sam jeszcze w 100% też nie powiedział. Więc mamy po prostu na razie wyciąć drzewa i zrobić plac. Otóż a co to będzie? Miejsce zrobić tam. Się, myślę, że w niedługim czasie. Ty, mordo, ja jeszcze bym się zgubił chyba. Koło kamieni, mordo, jak coś. Koło kamieni tam kazał. Faktycznie, ej, tu jest naprawdę ten leśniczy dobre miejsce znalazł, bo tu idealnie tylko coś się dzieje w tym lesie, bo tak, tu stoi jakieś auto, do tego masz jakieś te, do tego masz jakieś kamienie, to wszystko naprawdę spoko. Jo, ogólnie kolorki powinny być teraz lepsze. Mamy zmienionego, tego jak to się nazywało? Od tego. Mod season od tego zmieniony mamy też. I shaderem troszkę inne wrzucone. Czekaj. Tu gwiazdek będzie? Nie, tu nie wiedzie, bo kamienie są. A może tu by wjeżdżał? Ale są... tu by dwie lochy. Ten na grzyby to nie wiem, czy jak już trzeci sezon chyba tu stoi. Mi się wydaje, że umor. Tu trzeba będzie te duże tyż dupnąć, wiesz? Może w bagażniku się zatrzasnął, tak jak ostatnio wiesz, ja to duże tyż dupnę na lewą stronę. Tak, ja uciekam lepiej. Bo tu musimy mu gwiazdek zrobić. Nie no, spokojnie, nie linkaj się. Uno idzie na... Uwaga! Łotego! Dobra. Dobra, ja widzę. Boże, co to? Jakiś głos zawichował chyba. Ja ogólnie poszykuję nam drzewo na ten... na większe obałki. Na bus. A resztę akurat właśnie tak się trafiło, że będziemy mogli zawieźć to na ten. Na bloki. O, coś takiego myślę, że powinno mi się zmieścić. Takie sobie potniemy. Proszę bardzo. O, dobra. O, fajnie, 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 no. Ja ci mordo zaraz przyniosę, bo mam tu takie dwa cieńsze. Nie ma problemu, ja tu już... O, takie to i takie cieniutkie, wezmę. Ładne, piękne. Będę się palić ładniutko. Fajna robota, tu naprawdę możemy tak wymyślać. Jo, tutaj tak. Mamy tego drzewa w ciul. Oczywiście swojego. I no, asygnata tam leśniczy podbił, wszystko jest w porządku. Wszystko legalnie. Ja mu oko też. Tak było, no. Ale drzewa pełna dwukółka. Masakra. No robimy tyle, że... Jak zawieźmy, nie będą wiedzieli, co z tym zrobić. Tak mi się wydaje. Jak dowiezie w ogóle to, bo różnie bywa z tymi drzewami. Może takie małe, ciekawe, jak to będzie, wiesz? Ciekawe. One se w miarę się ale by siekierą podziałał takiego... Kurde, właśnie, ale nie ma chyba siekiery. No nie. Takie klocki, aha. A, no jo, czasami one pod końcówką jest, że właśnie one tak z niej... Uciąłem i poszło. To jest końcówka, nie? I to jest jo, ciężko takiego właśnie. Grubszego też możemy tam im dać. Jo, szarpnę. Jak nie, to na pół go przetniem, ty. Tego grubszego. Nie, dobrze jest. Myślisz? Patrz. Taki klocek malutki. Wejdzie do pieca. Wejdzie, podziawią. Kilka będę miał. Tak, ja najwyżej im wezmę, to tu jeszcze im takie na... Okej. Okay. Od tego tu bym, że od nas z firmy dostanę. Ta, a, takie większe obałki, żeby piec rozwaliło, żeby co 5 minut nie podkładać. Jo, żeby na pół zimy starczyło. Albo chociaż na dwa sezony, żniwne. Ogólnie tam są dwa bloki, więc trochę roboty tam będzie. Dobra, czekaj, ja sobie tak zrobię, że łutnę go na 3 i ja go przetnę im. Tam na pewno jednej dwukółki nie zawieziemy, bo tam to nie wiadomo. Wile to spalą, tam wiadomo jak to jest. Ale to, o, takiego też dobra. Będę mieli. Trochę. Dobra, jeden przecinty. Trochę dłuższy tyś się przyda. Inne na noc podrzucą i będzie gitara. To to się kierą będzie działał? Nie, już przeciąłem na pół. A. Wiesz. Nie jeszcze się kierą. Po co się kira? Boże, nie chciałbym piłą ciąć takie. No to tak, po rynkach by było. Ale to jeszcze ten nie. To nie ma problemu. A piła mi zaskoczyła. Znaczy by łańcuch nie spadł. Nie wciągło go tam. Powie poszło, nie? Ale zarobicie to wygląda, ty. No takie kawałeczki i kozak. Ty, weź co? Łobol tu jakąś tą mniejszą. Chyba ty, weź tu mu łobol. Którą tu? Tą tutaj, no. Dupnij ją, tylko żebym dupnij ją na naszą stronę tu. Żeby nie trzeba było daleko nosić. Ja, bo tu on, my tu trzeba wyciąć, bo tu trzeba patrzeć, żeby on gwiazdek miał. Tu będzie miał gwiazdek, jo, i tu te dwie. Dupniem. Tom i tom trzeba dupnąć. Miejmy nadzieję, że poleci dobrze. Fajnie, no.
Czekaj, bo po linę może skoczę. Dasz radę? Tam ta klina złapać. Leci. Ale nie wiem gdzie. Jednak nie. Jakaś wichura przyszła chyba. Ja chyba nie. Zawiało coś. Chyba ten samochód odpalił gościu i tak zawiało. Ja z główki pociągłem. Po 13 tygodniach. Nie było widać. Klina też im damy, to będzie. Rozpałkę. Tą drugą też obcinasz od razu? Na razie, wiesz co, ogarnimy sobie tą, żeby nie tutaj... Ale ona pierdak na tą stronę. Weź cofnij może tą dwukółką, przecież człowieku zawału dostanie. A nie, Zetor nie chce zagadać. Się zdaje, że akumulatory do wymiany. Paliwo się cofa, mi się zdaje, do zbiornika z powrotem. No uważaj, bo w kask dostaniesz tam i no. O. O. Ale ale za cało paliwo. Mi się zdaje, że... ciśnienie za słabe jest i dlatego tak. Dobra, ja pójdę od końcówki, tu odciąć trochę, bo grube jest. Do. To przetnę na pół. Ale tutaj chłopaczki będą zadowoleni tam. Babuszki też chyba. Mhm. Wszyscy w bloku też będą wysyłać. No, pozdrowienia z wakacji tam będą wysyłać nawet. Listem gończym nawet. Ale mordeczko, chyba zachwaciłeś coś, nie tak, bo przestawiło tutaj lagę całą. Czekaj, ja to na pół będę przycinał chyba, czy nie? Jo, przednę to. Ty weź na tamtej strony se potnij, krótkie, a ja tu się zajmę i te na bok. Jeszcze myślisz tutaj? No, jeszcze można w sumie. Jo, te możesz wszystkie chyba takie. Weźmy mu całe. Ja tylko obciąłem. I krótsze trochę, ale... Ja mam grubsze też muszą mieć. Nie same nic. Cienkie, ale... Ale nie, faktycznie jakby się tu piła przy... Ta, siekiera przydała, mój Jezu. Ja muszę wyjść poszukać jakichś takich tych rębaków i w ogóle. To by fajnie wyglądało. Za tą akcję, nie? Myślę, żebyśmy mogli kupić ten rębak taki. Właśnie je mu wkładasz, nie? Takie dłuższe i on na płci przedziabuje. Ja testowałem to już kiedyś. Można też ogarnąć. Najbardziej to Trajzega by się przydała, ale ta Trajzega niby jest fajnie piękna. Ale ja w necie jakąś znalazłem, muszę sprawdzić. No musisz sprawdzić, bo tam co dostaliśmy to ona nie tnie, no. No to aż jestem właśnie ciekawy. Nie chcę zachwycić coś. Chyba, że źle coś robiłem, ale jak to inaczej. To ja muszę wejść sobie właśnie na spokojnie zobaczyć, bo mówię, kasy mamy teraz, byśmy mogli ją kurde powydawać trochę, więc w najbliższych odcinkach prawdopodobnie pokupujemy trochę. Czekaj, co podczas jazdy się będzie się działo z tymi kawałkami. Nie wiem. Trzeba będzie otworzyć ten burtę z tyłu. A weź człowieku, ułóż im to jeszcze. Ja pierdolę. Ale tu na synka trafiłem, to nie chciało pójść w ogóle. Trzeba będziemy rzucać tak na górkę. Nie widzisz jaki synk? Czekaj. Pokaż. Mój Jezu. No co, kupiłem i tak leczyło, a rynkę mi prawie oderwało. Dobrze, że tłok stał w poprzek, nie wyszedł. Tragedia była. My dopiero piłę zmienili na nowo. A tu już takie rzeczy. Mój Jezu. O. Kurwa, przeleciało. Chuj, połamana cała dyta. Trzeba będzie znowu od balustrady pozabierać. Działaś? Trafiłeś, tak. Pamiętaj, że za 50 to był. Czeku, koło zaraz urwie pewnie w taskach. O, przepraszam. Takiego rzucił, to urwał pół tego. Dwukółki chyba. Wiesz co będziemy musieli tu pomyśleć? Bo na żadnej serii nie mamy peletu. I powiem ci szczerze, że ja bym tu się pobawił właśnie coś ala z peletem, bo później będziemy mieli wióry, nie? A tam wiem, że wiórami chyba i peletem można opalać ten budynek cieplarniany jakoś tak w tym stylu. I powiem ci, że ciekawe jakby to właśnie zamontować sobie takie coś na blokach i niby, że tam właśnie wozimy do tego. I normalnie tam to będziesz dostawał... Ale ja pierdolę, gdzieś co zrobiłeś? Co? Ja kładłem, nie? No. I w tym samym momencie trafiłeś w moje. Moje zawiesiło, znaczy twoje zawiesiło, moje odpadło. Pa, znowu prawie. O teraz. O, dzięki. Co, w koszyku siatkę gramy? Nie, bo w głowę dostałeś. Ty trafiłem. Patrz teraz. Ej, fajnie, że te barierki, ja myślałem, że te barierki... Mój Jezu, Lampę obdarło. Najlepszy poślizg, co? Dobra, powiem ci, tu jeszcze chyba na pół bym wziął. Bo jednak są duże kawały. Ej, tu to normalnie jak jakiś wał by, to na wał może byśmy sprzedali, zobacz jak to wygląda. Ty bez kidu, no. Jakie te. No, ja moim zdaniem na wał by to poszło jak nic. Dobra, ten to będzie git, jest taki nie za duży. Nieźle to ożywaliśmy na naciłali. Zobacz ile chłopie jest. Jak myślisz, bierzemy...
któregoś ucinamy połówki, czy ten? Czy jak? Czy kolejne walimy? Czy daje patrz z tego może, co? Z tego na górę, z góry. No, jakoby można było sturląć. Oj. Takiej zła... O Jezus Maria, żeś kopnął. Filcisz pod prawie. Jo, tak było. Jo, bo to prawie dużo nie potrzeba, więc... Nie no, petarda. Jeszcze trzeba dzisiaj do siebie ogarnąć. O, gitara. Słyszysz to? Co? Weź nie strasz, bo się sam w domu jestem. Co? Helikopter słyszę jakiś. Jo, chyba w ogniu. Przez chwilę myślałem, że guzik napiera gdzieś z lewej, nie? Ale by było, nie? Ja pierdzielej. Bez kitu był taki dźwięk, jakby ktoś harknął tam. Nie, u mnie no to... nic się nie dzieje, weź, bo no helikopter myślę, że to u mnie w domu słyszałeś. Pewnie policja jakaś. Nie no, gdzie? Tutaj policja. Cały czas. Pewnie na twojej autostradzie tam koło domu coś. Helikopter lądował pewnie jakiś. Pożarniczy straży pożarnej miejskiej. Co to kurwa teraz było? Co? Ja znowu coś słyszałem. I zwierzęta leśne, człowieku. Czego, sokółka chyba. Oberwało błotnik w dwukółce. Takie tak powinien wrzucać, co? Nie wiem właśnie, jo, przecież te osiłki, kurde. Na pół co tniemy, to patrzę, grób się sam od tego, co ten. To całe może chapniem. Te na pół przecięte fajnie wyglądają. Jo. I ciach. I ciach. To właśnie, kurde, najlepsze to będzie to drzewko, które my posadziliśmy, nie? Ktoś tam napisał, że za 5 sezonów rośnie, ale je będzie naprawdę, byśmy mogli wtedy sprzedawać. No to wtedy tak, tylko musi urosnąć. I no klina wyciągłem. Jo, te tutaj jeszcze będą git. Tamte możesz na pobój. Ja już właśnie to robię. Te 3000 pójdzie chyba na wyłączu do piły. Na 4, oryginalny. Nie, mi się wydaje, że na jakąś tam piłę kupimy chyba. Może jakiś oryginalny łańcuch, nie wiem, z Guciego na przykład kupimy. Ja bym wziął z Pumy chyba. Fajnie, fajnie, no. Pumy mają fajne łańcuchy. A, no, spoczko, no. Może z Balenciagi byśmy wzięli łańcuch jakiś taki. Dobra, Hugo Boss mi się wydaje, że lepsze produkuje piły spalinowe i lotnicze. O. Traktor może byśmy wzięli taki. Oryginalny. Oryginalny Hugo też. Boss jak na tym logo na szybie. Jak u mnie Kasztela na szypeku. ale naprawdę dwukołówkę możemy godnie polecić, bo... Powiem wam szczerze, jestem w szoku, że ona ma tak fajnie kolizje zrobione pod względem, że idealnie jak są te... Te całe... Burty to tak można nazwać? No. Chyba jo. Burty. No to faktycznie. Klatkę bezpieczeństwa dla świni. Tak to wygląda. Powiem ci, niedużo. Jestem ciekawy, czy to w ogóle dowieziemy, mordo. Nie wiem, czy zakładać pasy, czy nie zakładać, wiesz? Nie wiem. O kurwa, zaczyna się. Po tańcówka już. Czekaj, tu jeszcze mam jeden kawałek taki obetny. Obetnego na pół. Inny spróbuje ruszyć, zobaczymy, czy nie. Zaskoczył zetor tylko. O! Patrzymy, zaskoczył wszystkich, nie odpalił. Z pasami? Pasy ci latają, tak ci powiem szczerze, nie? Tak lata i tak. No ale zawsze od góry, żeby nie wleciało. Mamy coś jeszcze? Idą tak? Tutaj? To był już zetor rozgrzewać, wolej, żeby poszedł. No widzisz, bo nie chcę zaskoczyć następnym razem. Sam zaskoczył, pokazać ci jak zetro sam pali, pa. Patrz to. Siema. Ty pan nie może pompką pompować. Jo. Paliwo. Czekaj, jeszcze tu na kawałek. O, tu jakieś znalazłem klina. Tylko jak to do pieca wsadzą, to piec rozsadzi. Tam sęk na sęku jest. Czekaj, no muszę jakoś tam nawrócić. Dobra, ostatnie wniosę. Mega transporty trzeba kogo włączyć. Jakieś klina pod tym mam, pod kołem. Poczekaj, go wsadzę na górę. Jo, chyba starczy, co? Jo, mi się wydaje, że jo. Ja nie ma przesady, bo tu może być różnie z tą dwukółką. Zapinać pasy? No jest, ale chętnie z tą pojechał. Musimy sobie auto kupić, ty. No w ogóle nie pomyśleliśmy, że... Kiedyś malucha, czy co? O, ja pier...
to. Gdzie też tak one do tyłu lecą, czy nie? To tylko pewnie u mnie tak jest, dobra, nieważne, ja nie patrzę, nie chcę patrzeć na to. Nie wiem, może pojadę, nie wiem, co. Na razie powiem ci, że jest git. Tak nie, bo u mnie było tak, jak ty ruszyłeś, nie? To wszystko zostało w miejscu i pasy wyciągało do tyłu. To fajne pasy, no. Ale zator się wkręcił, chłopie. Dobra. Lecimy sobie. O Jezu. Idę, żeby nie przewadzić po pokoju. To... Lagi, nie? Przez to, że chyba ty jedziesz z tym drzewem. Możliwe, ale wiesz, że też internet nie jest za superancki, tak? Różnie też może być, dobra. My sobie lecimy. No, dobra. Już kurwa wychodzi drzewo na spacer chyba. Ja tam mogłem czymś jechać, kurna drzewo. Masakra, tam w środku człowieku jest wir jakiś, nie? Tak jakbyś zjadł, kurwa, grzyba jakiegoś nieświeżego i w żołądku masz wir, człowieku, patrz, tak samo ja na przyczepce. Ja to nagrał chłopakom na grupę, bo to, co się tu, kurwa, z tyłu dzieje u mnie, to nie chciałbyś wiedzieć. Boksa mi dają, jak idę z tyłu, nie? O! Zaraz, człowieku, rezerwuję tą furtkę z tyłu, mi się zdaje. Gdzie te bloki? Może tutaj gdzieś do kogoś zawieziemy, dłużej będzie. Jezus Maria, rezerwuję tył nam przyczepki, chyba. Łe? Łe chyba. Patrz teraz, Jezus. Czekaj, bo tu gdzieś drzewo spadnęło. Oni zapłacone mają. Jak? Co tu się dzieje? Zaraz rozerwie pasy. Ale puściłem pasy, ogarnęło się. Dobra, puścisz, zostaw pasy i jedź, mordo, na pełnej turwie. Wrzucaj to, bo człowiek już znowu wir się robi w środku. Dobra, jedziesz. Radzie. Talpa, ja, już tam się, ja już jadę okazją tam się zabrać. Dobra. Helikopterem jakim, bo przez pole widziałem tam. Jo, ja ten. Ja pobiegłem na sagę. Nie, żeby w wypadku nie było na zakręcie, bo tu prosto winął drzewo, żeby się dobić. Bo tu krzyż jest, ja na majowe idę. Na majowe. Bo tu późna wiosna, to w sam raz. Co się śpiewa na majowych? O, mój kwietniu. O, mój kwietniu. Na majówce, o, mój kwietniu. Można i tak, czemu nie. Ale tu dwa ostre zakręty, ino. Już blokowiska widać. O maju, maju, czy ci nie żal? Ale bo bez kitu, bez pasów lepiej idzie. Ale ty, mi ludzie też tak mówili właśnie na tym. Na, z belkami, na naszej stronie, na sąsiadach, żeby nie, na sąsiadach, tfu. Na... Po sąsiedzku. Kurde, od biedaka do kozaka. Biedaka. No coś w tym może być, ja ale... Ja tu z zarządcą ale... gadam gdzie tej kamienicy. Jo, ale jak co, ale na wozie pasy dają. Dają dużo. A zawsze jakby z pasów jechaliśmy, co się z drzewem działo? Ostatnio jak z pasami jechałem? No ja pamiętam. Tam to trzymało ostro. Dzień dobry wszystkim, tu witam serdecznie. Coś znaleziony. Nie się patrzę, co się dzieje, chłopie, bo już Steel stoi obok. Olej, człowieku, superol do łańcucha. I no. Czekaj, gdzie tu wjechać? Człowieku, sąsiadkę podglądam, to jest chuj, nie? Wjazdek. Do którego tego bloku najpierw oni tam chcieli to? Do tego tu ostatniego. Dalej? Dobra. Do tego ostatniego, no. Czekaj, jaką sąsiadkę wyrwałem, to szok. Weź po kamery bo... trochę. Może tu na ryby będziemy przyjeżdżać, co? Bo tu stawek jest. Fajnie by było, jakby można tak było kurwa wędką zarzucić z rafta, nie? No. Człowieku. Taki bomber by wyleciał jeszcze. Chyba będzie się kładła. Ja. Południową drzemkę. I nie zrób sobie, człowieku, klatki na balkonie. Barierki, znaczy się. Kurwa, co człowieku się... Dobra, ja zejdę może, żeby działał. Teraz głośniej będzie mordo, tak? Może tam słyszeć. O, to już zresztą, bo kurwa się przebudziła chyba, się ubierać chciała. Mówi, żeby tu gdzieś to... Tu właśnie ułożyć im to. Czekaj. Czekaj, co to zrobił, czekaj. Podeszko. A to otwórz najpierw. Dopiero do przodu i do tyłu. Dobra, tu nie ma kipra jak coś. Czekaj, ja bym zapor się, nie? Poczekaj, daj chwilę. Szybka akcja to była. Moment, ja tu bym musiał się zaprzeć gdzieś, poczekaj o coś. Żebyś chycnąć tam no, coś. No, dawaj. Nie chcę. O, dobra, to jedno wyciągnę, poczekaj, może tam od dołu jakieś złapię, poczekaj. Dobra, może to chyba z góry, chyba, dobra. Idź im układać im to. Będziemy układać, co na kubkę to im chyba rzucić, co? Myślisz? Albo jo, tak. Nie, weź to poukładaj, chłopie. Co im a teraz jak 5 tysięcy zapłacą, to jo, im poukładamy. To im poukładamy. Teraz to wiesz co? Teraz to pa. Sąsiadce na balkon możesz jedno rzucić, masz. Pierdolne w okno, żeby dawaj, się na chwilę wszystko pokazać.
Dawaj, dawaj. Na balkon nie czuć. Zbiło futrynę, człowiek, już trzy razy. Dwie szyby wyleciały chyba u niej. A jakby pas zapiąć i ruszyć? Nic nie daje jak coś. No. Nie mam, nie wiem. Chyba zasnęła mocno i jej nie przebudziło to. Chyba jej nie ma w domu albo coś. Może to ktoś inny. Może to złodziej był, ja złodzieja podglądałem. Jak się rozbiera? No, kurwa. Nie pomyślałem. To fajny złodziej, fajny. Ma na nogę mi rzuciłeś, Paweł, będę miał zastrzał teraz na nodze. To będzie kapustą Mam na obłożyć, główkę. pamiętaj. Ała! Chuja w kasku chodzi, pierdolę. Perfidnie w głowę, chłop dostał. Gdzie z tym idziesz? Blokadę na szlaban robisz? Wesele jedzie? Nie, właśnie, idę zobaczyć, kurwa. Ty, Antek, bo to nie jest ta. Kurwo! Jak rzucił chłopa tam. Dobra, no pościągać trzeba to jakoś. Mamy 22 minuty odcinka. Mój Jezu, to jest jakieś. Ja zajadę, a ty będziesz ten najwyżej. Jo, tam, bo tam trzeba jeszcze dosiać ładnie. Za ten siewnik nasz tam. Pójdzie w nim trawa, czy nie bardzo? Jak myślisz? Chyba jo, ty. Ale by był przypał, trzeba byłoby kupować jakąś siewkę. Kosem byśmy zjali. Znaczy kukosy to dzisiaj mam, chyba z zarządcą. Za wybitołka kurwa w dzielnicy. W dzielnicy. 13 dzielnica na 100%. Ale zwoliłem teraz drzewa, człowieku, jak nigdy jeszcze. Kurwa Chłopie, się. we dwóch na tej dwukółce zaraz nie zarwie, dwukółka cała, kurwa. Łoj. Czekaj. Zastanawiam jak... Ja Ty, odczepię. weź to drewno, no. Podniesiemy. Dawaj we dwóch. No, bo trzeba Dawaj. odnieść z tym zetorem. Dawaj we dwóch. Czekaj, kurwa, załap tu zimną. Capnij, no. Oj. Coś nie chce pójść. Oj, kurwa, Ale mordo, podejdź pod dół. na Chcę koło. się dwu... Nie chce się dwukółka, dobra. Ja ją obrócę, a ty ściągaj z tego jedynie. Czekaj. Kurwa, nie uniosę już Patrz, duży. prawie wszystko spadło. Ja. Majta dwukółką. Ała! Bez jaj. Rzucił mnie. Ta dwukółka to lekka jest, bo to z kartonu. Jo. Przegnita już się dlatego. Dobra. Pewnie kurwa trawa im zar... albo któryś będzie kosił kosiarką i się wpierdoli w tej kosiarkę, pognie noże wszystko. Zapomną pozbierać. Czekaj, dwukółce trzeba drzwi zamknąć, dawaj. O, Dziękuję. dobra. Dobra. Jedź okazją. Nie, poczekaj, mordo! Hono! No. Z czerwonym? Może być. Dobra, jedź tym. Jak w GTA, człowieku. Ja nie, jak poczekaj w Ej, GTA, to ja poczekaj. już dojechałem. Dobra, pokaż, nie? Jezu, żartowałem przecież. Idę na majowy jeszcze chwilę pośpiewać. O, dzień dobry. Nie chciałaby pani mówić na jakąś randkę? Ciemno jedynie z Dobry. tobą. Fajny kaszkiet pani ma. Fajny pasek u spodni. Kaskiet! Fajny pasek u spodni. Mogłem zrobić jeszcze jedną To dziurkę jest w nim. kaskiet! Czapka, kurwa, z daszkiem. A, dobra. Mógłby pani jeszcze jedną dziurkę w tym pasku zrobić tam. Jakby pani chciała. Ale Jak się pani patrzy kolejka. na mnie. Ale pani kręci ładnie, no. Na razie tam. Nie mam czasu. Dobra, my Idziemy siać. jedziemy. Idziemy siać tutaj. Trawa nasypana jest i no to. No trajzega trzeba uruchomić, bo człowieku tyle skrzynek, mój Jezu. Tego jest, że trzeba to pożąć przecież. Dobra, lecimy sobie, posiejemy trochę. Żeby Ej, sześciąga się nie lecimy. zakopała. Lecimy tu, wdupiamy żur. Tak jest, musimy sobie wszystko pociąć, dopiero będziemy mogli tam sobie czasem robić i będziemy wiedzieć, czy te łowce w ogóle tam te wełnę dobrze dają. Jo, bo to kurde, jak nie posieję im, to nie będziemy mogli przewijać. Jak już to posieję im, to już będzie ło, moment będziemy mieli przewijane. Może aż śnieg zelżeje na lato. Jo. Patrzymy w zimę nie ma, nie ma śniegu na wiacie. Roztopił się, bo podgrzewany wiata jest w dach, jest podgrzewany. Sumy nawalone i grzeje od dołu. Może na GPS-ie 60, co? Na pewno, urwie kierownicę. Ale czy idzie? Harpagan. O Jezu. Ja tam będziesz miał dobrze posiadać. No jo, tu jest akurat prosto, ładnie to. Szkoda, że tam nieuprawione jest, ty. Nie, patrz na to, po to na trawę, mordo.
Ty! Rozsiej tą trawę, ja to bronami zaciągnę. Ja. Nie, żartowałem, nie? Jak coś. Fajnie, nie. Tu, nie? Dobrze jest. Ale trzeba kupić tu takie coś do zaciągania. Na przykład, nie wiem. Po rany też pójdzie. Taki siewnik, chłopie. Da radę. Dużo tu po lesie jest teren, ale da radę, człowiek. Nic się nie ciągnie, nic się nie zapycha. Tak jak koło pójdzie w bruzę, kurwie, ciągnij koło. Jak sąsiadowi twojemu. Mhm. Świętej pamięci. Świętej pamięci. On się ciągnik obolił. O nie, nie obolił się. Zadychnął na tym, na błotniku. A. Na błotniku się trzymało. Ilo. Nie wiem, go dźwignę 60, chłopie. Dobrze, dobrze, że kurwa bronami w niego nie przypierdoliłeś, jak żeś nawracał. Ale nie dużo brak, jeszcze, to, jeszcze, żebym ciągnik zakleszczył, kurwa, jak się cofał tam. Jo! No. Mówię, fajnie, fajnie, no. I chuj, a to śrubokręta nie ma. Jeszcze wodzika nie mogłem trafić. Musiałem odkręcać to całe z odbiegów. Patrzymy, chłop, cały ciągnik rozpołowił ciągnik cały na polu, człowieku. Skrzynią wyjechał sąsiadkowo. W jednym koło nie ma, w drugim pół ciągnika. Ja, co most został. Ojciec by był w szoku, jakby przyjechała tu wina oddzielnie i cały przedni most. Ja, ale ja do sąsiada takie coś najlepiej. Może wymienimy się mostem, co? Ten... No ja. Ja pierdolę. Wymiana mostu, człowieku, na polu. Takiego bloga jeszcze nie widziałem na YouTubie. Na pewno mordo byś miał dużo wysiedleń. To na pewno. Ale przyjechali z torem i no tam. Tym masztem takim i no rozdał. Kurde, ja nie wiem, nie, zostawię to drzewo tam kiedy na kiedy indziej. Jo, jo, tam na wóz się naładuje i będzie w porządku. Ważne, że mamy zawiezione, tam pieniądze rozliczymy się później, musimy jeszcze jeden transport zawieźć. Tam wszystko nam dadzą. Do drugiego blokowiska, to u ciebie chyba zawieziem następny, co? No pomyślimy, trzeba kurde pomyśleć o tych maszynach, wiesz? Żeby to kupić, żebyśmy mogli no, te duże na pół przepoławiać i w ogóle. Więc albo Krajzega, albo no, właśnie te pieniędzy trochę mamy, nie? Tego drzewa trochę sprzedaliśmy już, tak więc. Jo, właśnie wiem. I dlatego mówię, trzeba kupować tu sprzętu takiego właśnie leśniczego, których nie testowaliśmy wcześniej. Jo. Więc ja coś pomyślę tu. Ciebie też co będzie wymienić w następnym sezonie jak coś. Czy powiem ci, że... Ja bym, nie, powiem ci szczerze, że tutaj się dobrze ma mi się taki klimat, on ma taki fajny klimat, tamto pole jak ogarniemy, ale wiesz co, to będzie realnie wyglądało, że na ta. Tym, że nie wyrośnie nic chłopie na takiej tej skarpie, bo to wymyło. No jo, co prawda, to prawda, tutaj jest więc ładnie wymyło. Ja akurat mówię, tutaj nie przykładałbym się zbytnio na to i nie wymieniał jakoś mega bardzo tego sprzętu, bo on tutaj ma naprawdę mega klimat, moim zdaniem. Ja bardziej tutaj bym skupiał się właśnie na tych. Na takich duperelach, jak właśnie ja, do lasu jakieś. Takie rzeczy. Pytanie, jesteś na gospodarstwie już? Tak, tak. Poszedłbyś do kurnika, zobaczył czy jajka na jajecznicę na wieczór woda jakieś. Dobra, idę zobaczyć. Jak nie, to zaraz wyciągnę w jednej. Jo, są. O, fajniutko, a będziemy jajecznicę jeść, co? Trzeba pamiętać, żebyśmy chłopie wzięli ten, bo to takie rzeczy jak taczki, jo, kaderka. Żebyśmy wzięli. Jo, takie duperele też, bo to się przyda wszystko. Bo tu naprawdę jest jako żmijka też będziemy musieli schowić tam te, będziemy sobie sypać to zboże, nie? Jo, to też trzeba będzie tam, właśnie ogarnąć. Ten jo, bo byśmy najpierw sypali tu, a kiedy byśmy chcieli strzelać, to wtedy by się jechało, jak będzie cena. Jo. Właśnie, jak tu jest z cenami? Nie mam pojęcia. Zawiury? Tu gramy na poziomie normalnym chyba, nie? Chyba tak, jo, powinno być. Zawiory stówka prawie, to ładnie. Pieniądze za sumę nie chcą dać nic. Taki mamy sumy, tak być. Na co tam nie ma, co? No i gitara. Powiem ci, że ładnie tu się sieje. No widzę, że moment, chłopie. Jest takie pole, że jest idealnie. Taką suskę tu pierdolne zaraz na środku. Ty, a ja tu widzę jakiego pniaka. Czekaj, ja tu przyjadę zaraz za torem. To wyciąć. Dobrze, no. Dobra, będziemy też kończyć. Mamy 30... prawie 1 minut, tak więc... Ładnie to leci. Jo, my tutaj trochę zarobili dzisiaj też. Tak na każdym odcinku w sumie. Wiem, że tam dostaniemy. Jak mówiłem, następnym transportem się rozliczymy. No tam. Dobrze, szybko uciekliśmy, bo tam zanim. Jak ktoś wróci tam do tego blokowiska, tego mieszkania tam, to. Jo, szyba wybita w. Nie wiem, powiem, że. Kurwa. My na kubkę rzuciliśmy, a huragan przeszedł i tornorado nie, porwało. Jedną wysył szyba, a drugie samochód. Że. Dało się samochód. Powiem, że złodziej chyba mnie jakiś był i chciał ten ukraść samochód, tylko nie wiedział jak odpalić. Tak, że mogli sobie to poukładać. Jakby było poukładane, to nikt by nic nie zrobił. Tak, no. I zabezpieczyć mogliby też. To ich wina jak coś. Nie nasza.
My tylko je wozimy. Nawet 60 ona. Na czerwonym ropie jeździ, to on musi chodzić. Ale czerwonka, nie? Jak niczym kurwa, jak siewnik. Jo. Ej, jak zarobiliście, to pole tu wygląda. No kozak, jak jest zasiane, jest petarda. No, jak było zaorane, to nie wyglądało tak fajnie. Lecimy tu, dupiamy żur. Lecimy dur. Kurde, na następny sezon już trzeba, wie, jeszcze z pole tylko jedno przynajmniej. Nawet na sezon pole trzeba dorabiać, żeby ten się coś działo, bo zboże. Nie wiem, czemu zboże mi się tu widzi takie fajnie pozasiewać. No to zdałem tej drugiej strony gospodarstwa, możemy coś ogarnąć też, nie? No tam właśnie, też ja tam myślę, nie, że można by było to zorać, ten ugór, jak będziemy mieli nowy pług już. No, tamtem jo. Nie wiem, czemu cały czas po głowie mi chodzi jakiś mały ciągnik. Coś ale 30, ale 30 nie ma fajnej. Widziałem jakiś Ursus 25, czy jakoś tak wyszedł. No kurde, taki ładny i nie wiem czemu, ja tak bym go tu widział, żeby właśnie se... Nie mówię jakichś trudnych prac, ale nawet z tymi głupimi bronkami polatał, tu z rozsiewaczem. Jo, takie wiesz, małe prace, nie? Jo, można to nie ogarnąć, jest duży koszt, bo wstałem, że taki ciągnik do dychy byśmy kupili. No. On wiesz, nawet później z rębakiem, bo przecież do rębaka wszystko potrzeba. Byleby na wałek wyjście było przecież. Coś musimy ogarnąć, musimy popatrzeć tam w internecie i będziemy wszystko wiedzieć. Jakby daleko nie było, mylibyśmy moment. No i samochód na pewno. Myślę, że teraz za te pieniądze, które mamy, to w najbliższych odcinkach pokupujemy trochę rzeczy. Samochód i tam. To będzie potrzebne, to będziemy kupować. Bo ci powiem, że ja bym do samochodu, nie? Przyczepkę też kupił. No jo, to wtedy bo tak to byśmy wozili we dwóch, nie? To wtedy to chwila, nie? Takiego tego. No wiesz, samochodem nawet przywieźć worki czy cokolwiek, w nasiona. No tak nawet jakąś maszynę chłopie na przyczepce, no. Nawet jak jechać po tej trajzegę czy po coś. Poradę się sobie już do końca, jak tak już się je miał. Więc będziemy myśleć. Weźcie ogarnij mnie tylko. Na następne dwa odcinki myślę, że jakieś fajne rzeczy przyszykuję. Już mam pomysły, jak to zrobić, więc... Jo, to tutaj to. Mamy czas na to. Wszystciutko, żeby się tutaj ładnie rozwinąć. Fajnie w ogóle wygląda to wyorane te, pod te drzewka, co ostatnio robiłem. No. Spoko to jest. Zapraszam w ogóle do Bolusia tam, jak nie widzieliście. Na pewno widzieliście, jak sadziliśmy sobie drzewko, w sumie Bolek sadził. I tam raz łopatę miałem w ręce, żeby załadować Bolkowi plecak. No, za następne jakieś odcinki trzeba wziąć tutaj z tyłu, pomyśleć, też posiać. Znaczy posadzić, przepraszam. No jo. Tam mamy miejsce, bo tu jest, jest miejsce właśnie, fajnie, tu trzeba to wykorzystać jak najbardziej. To tam w lesie, co wycinamy, to też tam będzie można w niektórych miejscach tak, wiesz, tam dosadzić, tam, nie? Jo, jak wykazujemy jakiś teren, to bo tam nie wiadomo, co tam leśniczy czy będzie chciał postawić, a jak coś postawi, to tam też można gdzieś, wiesz. No trochę wytiętego też mamy. Tu jest kurde, tu coś by trzeba było zrobić, bo jest pusto. Właśnie, choć nie, bo tak wprawdzie prześwit jakiś tak to mamy gdziekolwiek. Ale tu myślę, że coś ogarniemy. Jakieś ja pomysłów naprawdę na tą serię mamy tak dużo. Dobra, mamy zasiane. Czyli tu szuk. Ty piątkę zapiąłem od razu, nie? Jak z pola zjeżdżą. Szkoda, że jeszcze na koła nie wyrywa, jak przy zetorze, że nie jest cieńszy ten rozrzutnik. Niezły rozrzutnik. Jak? No kurna. Zaraz może na koło wyrwać, otwórz bramkę. O nie! Owce to aż po usy pójdą, gdzie? Ty nie wyrwało. Nie, opie. A teraz? To nie to... Nie. Nie, silnik się opuszcza. Popie, kołem zakręciło ziorka, lecą cały czas. Do tyłu chyba. Kręcę się cały czas, pa. O Jezu. O Jezu, ta kurwa tam. Raj Dakar, człowiek, kupa. O Boże, na gówno wyskoczył. David. Rondo jest na gówno. Ziorka nie zabejcowane to. Dobra. Zaraz do studni wchodzę. Musimy wody nabrać na ten, na kąpiel, na jezur, jak to naciągnąć musimy. Dobra, to sobie... Fajna chyba, opata, fajna. Tu, kurwa, w ogóle najlepiej w tej skibie ostatniej. Ja w środku ty. Ja bym w studni zasadził. Nie, nie da się, pisze, że jest za głęboko. A dobra, nie ma problemu. Może co to? A dobra, kogut mego. Mówię, co tak migają te światła tutaj w tym. Mówię, zostawię koguta, może rozmrozi, kurwa. Ja bym sen. W kurniku zasadził jakiś ten drzewo na przykład. To ta trajzega na opierdol musi być, bo masakra. Jo, dobra. Pięknie w ogóle. Myślę, że w tym odcinku już na tyle. Jak już ten się spodobał, zostawcie łapkę w górę na następny, poprzedni wbijajcie do Bolusia i następny odcinek. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.